Chciałam Cię podpytać o Magdę Gessler. Jesteś fanką jej kuchni? Ja jestem w ogóle fanką Magdy Gessler i jej córki. Bardzo lubię obie panie. No i Magda przede wszystkim jako restauratorka pokazuje nam, jak powinny wyglądać restauracje w Polsce, czyli szerzy to coś dobrego od lat, więc jakby ja jestem w teamie Magdy. Okej, wy właściwie jesteście z tej samej dziedziny. Czy ty na przykład masz tak, że czujesz taką rywalizację z Magdą, czy zupełnie nie? Nie, dlatego że my z Magdą, każda z nas ma swój sektor. Natomiast jest jedyną w Polsce restauratorką, która pokazała, jak powinniśmy prowadzić restaurację. Ja bardziej uczęszczam do restauracji, dlatego że nie jestem szefem kuchni, chociaż dziś jest dzień szefa kuchni, więc wszystkich szefów kuchni oczywiście pozdrawiamy. Więc myślę, że nie. Myślę, że nie ma między nami rywalizacji. Poza tym ja też bardzo mocno poszłam w książki. O ile Magda napisała biografię, autobiografię, o tyle ja wydałam ostatnio książkę 5 składników zdrowia, to świeża bułeczka na rynku i tam pokazuje przepisy każdy z 5 składników, czyli że można gotować z 5 składników. U Magdy, myślę, lista składników, by ugotować wspaniały barszcz, jest trochę dłuższa. Okej, super. A co myślisz o cenach w restauracjach Magdy? Za jakość trzeba płacić? Tak, za jakość trzeba płacić i to pokazuje świat. Jeżeli chodzimy do restauracji na świecie, widzimy, że za tą jakość trzeba zapłacić. W Polsce się dopiero tego uczymy, natomiast myślę, że za dobre jedzenie można dobrze zapłacić.